Cześć, Marcin z tej strony. Jakiś czas temu popełniłem filmik krótki na temat co to jest hot start w spawarce. Dzisiaj mam nadzieję uda mi się pokazać i powiedzieć pokrótce co to jest Arc Force. Bardzo wiele spawarek to posiada, a że tak powiem sama nazwa nie jest taka zbyt intuicyjna, chociaż siła łuku, no to coś związanego z łukiem, tak? Jeszcze tylko sprawdzę, czy kamerka mi dobrze nagrywa. Chyba tak. Więc mamy tak zwaną siłę łuku, którą możemy nastawić. Stare spowarki tego nie posiadały, transformatorowe. Chociaż może były próby jakiejś realizacji takiej funkcji. Ja nie kojarzę, żeby te stare spowarki takie coś posiadały. Większość, w zasadzie wszystkie współczesne, inwerterowe, czyli te takie malutkie, fajne, to posiadają, nawet takie tanie, po 400 zł. Bo takową posiadałem. Niektóre też mają funkcję Arc Force zaszytą na stałe. Mówimy tutaj o tanich spowarkach. A większość spowarek, już tych takich, powiedzmy, lepszych, ma tą funkcję pod kontrolą użytkownika. Ok, może najpierw powiem, czym jest Arc Force od strony technicznej. Arc Force od strony technicznej jest to automatyczne zwiększanie prądu przez spawarkę ponad nastawiony prąd. Tu widzicie na pierwszym wykresie, to jest wykres napięcia w zależności od prądu spawania. Tu mamy wykres typowej spawarki bez typowego przebiegu napięcia, bez włączonej funkcji Arc Force. Tutaj z grubsza mamy przebieg napięcia, gdy funkcja Arc Force jest włączona. Czyli tak, powiedzmy, tutaj się nam łuk zajarzył, prąd rośnie, tak, bo spowarka zaczyna nam podawać prąd. Tutaj gdzieś mamy ten nasz prąd nastawiony, no i zaczynamy, że tak powiem, łuk skracać, tak. Czyli zbliżamy, że tak powiem, elektrodę coraz bardziej do spawanego materiału i, że tak powiem, napięcie tego łuku spada i prąd delikatnie rośnie. To wynika, że tak powiem, z charakterystyki, że tak powiem, źródła napięcia, no i generalnie z charakterystyki urządzenia. Czyli tak, skracamy łuk, tak zaczynamy łuk skracać, napięcie nam spada, prąd nam delikatnie rośnie. No i w pewnym momencie napięcie osiąga zero, prąd jest maksymalny, mamy zwarcie. To jest ten punkt, kiedy elektrodę, że tak powiem, wtykamy w jeziorko i praktycznie mamy zwarcie, wtedy, że tak powiem, łuk gaśnie w tym momencie praktycznie i, że tak powiem, mamy elektrodę przyklejoną do materiału. Tutaj, kiedy funkcja Arc Force jest włączona, mamy na początku samą sytuację, czyli napięcie jest mniej więcej stałe. Oczywiście to jest idealna sytuacja. Napięcie jest stałe, osiągamy prąd nominalny spawania, tak? Napięcie łuku nominalne, czy około 20 V, 22 V, typowe napięcie łuku spawalniczego w elektrodzie otulonej. Czyli mamy jakiś tam prąd I0 nastawiony, na jakieś mamy napięcie 20 V, no i zaczynamy skracać ten łuk, zbliżamy elektrodę i w pewnym momencie, gdy spawarka zobaczy, że napięcie łuku, że tak powiem, spada, tak? Zaczyna zwiększać prąd. Zaczyna nam zwiększać prąd, przez co, że tak powiem, cały czas do jeziorka, do łuku dostarczana jest mniej więcej ta sama moc, czy tam większa moc, żeby uniknąć, że tak powiem, sklejenia się elektrody z materiałem. Dzięki temu unikamy sklejenia
elektrody z materiałem, ale to też nie wszystko. Czyli tak, jeszcze za chwilę powiem co nieco dalej. Czyli tak, mamy tą różnicę. Tutaj prąd, powiedzmy, spada, znaczy prąd rośnie wraz z obniżaniem się napięcia łuku, ale o nieznaczną wartość. Tutaj, jak nam napięcie łuku spada, w pewnym momencie spowalka nam buch, przywala niezłym prądem. I, że tak powiem, dzięki temu spawamy wciąż dalej. Ten łuk się wciąż jarzy stabilnie, bo tutaj już mamy na przykład problemy. Tutaj ten łuk wciąż jeszcze się jarzy w miarę stabilnie, tutaj już nie. Tutaj możemy osiągnąć, że tak powiem, sklejenie bardzo szybko, łatwo. Tutaj, że tak powiem, mamy jeszcze możliwość w miarę swobodnego manipulowania łukiem, jeziorkiem. I raczej, w zależności oczywiście od nastawy, ta elektroda raczej nie powinna się nam przykleić. Co jest jeszcze ważne w funkcji ArcForce? Możliwość głębszego wtopienia. Używając, zobaczcie, tutaj skracamy łuk, czyli jakby to powiedzieć, bliżej tego materiału chcemy tą elektrodą manipulować. I spowarka nam, że tak powiem, zwiększa ten prąd, nawet bardzo znacznie, dzięki czemu ten prąd, jakby to powiedzieć, ten łuk wciąż tam pracuje w tym materiale, wciąż nam tam, że tak powiem, to wszystko, że tak powiem, ten proces spowania się dzieje i dzięki temu możemy uzyskać większe wtopienie. Ten łuk jest troszeczkę bardziej agresywny wtedy. Nie uzyskujemy, że tak powiem, łatwego przyklejenia. Możemy, że tak powiem, jak na przykład gdzieś nam zaczęła szlaka nam zalewać jeziorko, możemy się z tego, że tak powiem, jeszcze wykaraskać dzięki tej funkcji ArcForce. I to jest w zasadzie to wszystko. Dwie podstawowe zalety funkcji ArcForce, tego automatycznego zwiększenia prądu, gdy zmniejszamy, że tak powiem, długość łuku. To jest właśnie to, że nie przykleja się elektroda tak łatwo oraz uzyskujemy głębsze wtopienie. Zastanawiam się, czy co tu jeszcze jest ważnego do powiedzenia. Miałem na końcu języka, aha, dlaczego chcemy spawać bardzo krótkim łukiem? Przede wszystkim gdzieś chyba wyczytałem, w wiedzy internetowej, że długość łuku mniej więcej powinna wynosić około średnicy elektrody, czyli powiedzmy mamy elektrodę 2,5, tak jak ja mam tu w ręku, to długość łuku powinna być około 2,5, czyli to nie jest takie łatwe do utrzymania 2,5 mm odstępu od materiału spawanego przez kogoś, kto nie ma, że tak powiem, wprawionej ręki. To nie jest łatwe dla amatora, który spawa rzadko. Więc taka funkcja ArcForce jest bardzo przydatna, bo jak na przykład zbliżamy, no może powiem, ręka nam lata, zbliżamy tą elektrodę do materiału, skracamy ten łuk, to ta elektroda nam się tak łatwo nie przyklei. Wciąż będziemy mieć w miarę stabilne jeziorko. I jest jeszcze właśnie ta dodatkowa funkcja, co nam powoduje, o ArcForce powoduje, dzięki funkcji ArcForce mamy coś takiego, że możemy spawać też krótkim łukiem. Co nam daje krótki łuk? No, oprócz tego, że będziemy mieć tutaj większy prąd i większe wtopienie, nie będzie takiego rozprysku. Gdy trzymamy ten łuk większy niż średnica elektrody, czy tam nawet dwa razy większy, jeszcze w ogóle będzie chciał się palić, to bardzo jest, zobaczycie, bardzo silny rozprysk, czasami taki, który jest te kuleczki tego roztopionego metalu, które latają, że tak powiem, wszędzie naokoło, czasami są bardzo trudne do usunięcia i trzeba użyć nie tylko młotka spawalniczego, ale także jakiegoś ciężkiego, że tak powiem, sprzętu typu szlifierka kątowa, więc to nie jest takie łatwe do usunięcia czasami. No i to jeziorko jest niestabilne, sam łuk jest niestabilny, kiedy jest długi. A trzymając bardzo krótki łuk, jeziorko jest, że tak powiem, stabilne, to jest raz.
Dwa, kontrolujemy jego szerokość, tak? Bo jak mamy bardzo długi łuk, to bardzo trudno nam, że tak powiem, kontrolować, że tak powiem, szerokość tego spawu, a tak trzymając krótki łuk, mamy pełną w zasadzie, no, to wszystko się dzieje stabilnie. Spawamy stabilnie, to jeziorko jest spawalnicze, jest stabilne, mamy kontrolę nad szerokością spawu, no i nad rozpryskiem. Także funkcja ArcForce bardzo nam w tym pomaga. Czyli tak, podsumowując, bo że tak powiem, rozgadałem się za bardzo, czyli tak, mamy trzy rzeczy. Trudniej elektrodę przykleić do spawanego materiału, głębsze wtopienie uzyskujemy i możemy spawać krótkim łukiem, łatwiej. Tutaj spawanie krótkim łukiem jest dość trudne, jeżeli nie ma ArcForce'a, ale oczywiście nie jest niemożliwe, bo że powiem, już się tego w miarę nauczyłem. Trzeba po prostu, że powiem, wprawić sobie rękę. Tutaj jest znacznie łatwiej, także ja bardzo, jak uczyłem się spawać, bardzo lubiłem funkcję ArcForce w spawarce. Więc to chyba na tyle teorii. Teraz tak, mam nadzieję, że uda mi się pokazać to podczas spawania. Oczywiście nie mam sprzętu, bo jak będziecie spawać i włączycie sobie ArcForce, szczególnie na bardzo wysoką wartość, to widać na jeziorku, ono się zupełnie zachowuje troszeczkę inaczej. No i zachowuje się inaczej, nawet to widać podczas spawania i czuć to, że powiem, w ręku podczas spawania. No niestety nie mam takiego sprzętu do filmowania, żeby to w jakikolwiek sposób próbować złapać, ani też, tak powiem, potem pokazać tego na wykonanym spawie. Jedyne, co będę mógł pokazać, to pomiar prądu spawania. Tutaj powinniście zauważyć, gdy wyłączę funkcję ArcForce w spawarce, powinniście zauważyć, że ten prąd, który spawania, będzie się wahał gdzieś w okolicach nastawionej wartości bardzo. A tutaj spawarka będzie, że tak powiem, ustawię funkcję ArcForce gdzieś na, powiedzmy, 50%. I tu powinniście zobaczyć, jak będę, że tak powiem, żłobił tą elektrodą, że ten prąd przez spawarkę będzie zwiększony znacznie. Będzie zwiększany znacznie powyżej tej nastawionej wartości. Mam promyk stęgowy, więc to powinno być bardzo fajnie widoczne. I jeszcze jedna rzecz. Jak ustawiamy ArcForce? ArcForce ustawia się zwykle w procentach. Jest to procent od nominalnego prądu, czyli powiedzmy, jak tu mamy 100 A, nominalny prąd spawania, ArcForce 30%, no to spawarka nam podjedzie, powiedzmy, do około 130 A maksymalnie, tak? Z ArcForce'em. Jakbyśmy mieli ArcForce na 50%, to by podjechała do 150 A maksymalnie. I tu jest jeszcze takie coś magicznego, które nie wszystkie spawarki mają do ustawienia. Tu powinien być jeszcze taki napis UAF, czyli napięcie, przy którym spawarka już zacznie aktywować tą funkcję ArcForce. Nie wszystkie spawarki to mają. Bardzo wiele tych spawarek nie ma kontroli nad tą funkcją UAF, ale na przykład moja ma. Jest jeszcze jedna rzecz, niektóre spawarki nie mają nastawienia funkcji w procentach. Na przykład moja poprzednia spawarka malutka miała od 0 do 10, czyli powiedzmy od 0 do 100%, a co to znaczyło, nie mam żadnego pojęcia. Wiem, że jak nastawiłem na 10, to było fajnie, jak nastawiłem na 0, to było źle. Więc tyle. Ale generalnie większość spawarek takich, powiedzmy, markowych, to ArcForce ma ustawianie w procentach i to jest procent od nominalnego prądu spawania. Przyrost. Procentowy przyrost nominalnego prądu spawania. Dobrze. To chyba, mam nadzieję, wszystko z takiej teorii. Mam nadzieję, że nie... że powiedziałem to w miarę zrozumiale. To co? Trzeba się przyzbroić na multimetr, na stanowisko spawalnicze i próbujemy, że tak powiem, spawać i pokazać, że ten ArcForce działa. Okej, to trzymajcie się. Za chwilę.
Witam ponownie. Zrobiłem już sobie stanowisko do pomiaru. Miernik True RMS Nita. Działa całkiem fajnie. Pokazuje w miarę prawdę. I teraz tak. Elektroda rutylowa. Rutylowo-celulozowa R146 firmy ESAB. Średnica 2,5 mm. Hot start wyłączony, arc force wyłączony, prąd 70 amperów. No, ciekawe, co nam miernik pokaże. A, mam tu niedopałek, skończy niedopałek. Będę próbował, że tak powiem, troszeczkę żłobić tą elektrodą na początek, czy pod koniec, więc najpierw pewnie będzie jakiś impuls prądu, bo będzie start, a potem ten prąd powinien z góry się trzymać na jakiejś tam wartości. Staram się trzymać stabilny łuk. No dobra. Teraz, że tak powiem, zetknąłem praktycznie żłoby tą elektrodą. Okej. Nie wiem, jaki jest wynik. Jestem go ciekaw. No może jeszcze raz. Hot start wyłączony, arc force wyłączony. Prąd nominalny 70 amperów, tylko muszę jeszcze zbić szlakę. Czyli spadamy teraz bez arc force. Próbuję żłobić elektrodą, żeby te zmiany prądu były widoczne wyraźnie. I zmieniać długość łuku bardzo wyraźnie. O, na końcu mi zgasło. Zrywałem łuk. Ok. No to teraz tak. Obtłuczemy sobie trochę szlaki. No. Inkluzje, jak się siemasz Wiktor, jak to mówią niektórzy. I teraz tak, ustawiam arc force na 50%, nawet więcej, dajmy 75%. Nie chcę mi się tego w pamięci liczyć. Prąd powinien być bardzo wyraźnie zwiększany i powtarzamy teraz. Czyli tak. Ponownie, elektroda R146, średnica 2,5 mm, prąd nominalny 70 amperów, arc force 70%. Jedziemy. Jeden ściek położony. Jedziemy z kolejnym.
W zasadzie elektroda no niemalże zwarta z materiałem, wciąż ciągnie ładnie. Okej. Spawy są przeokropne, bo chciałem koniecznie, że tak powiem, wtykać elektrodę w jeziorko, ale mam nadzieję, że na filmie to widać. Zaraz sam go obejrzę i słowo komentarza. Obejrzałem film, niestety, że tak powiem, na elektrodzie 2,5 za bardzo tego nie było widać. Spróbuję elektrodę 3,2. Na razie bez Arc Force. Prąd 85 amperów. No, przywarło mi. Coś nie bardzo chcę ładnie wystartować. Co jest? Coś jest nie tak, ale jak to? Mały prąd. Już teraz mi się przykleiła elektroda. Nie, muszę zwiększyć prąd, chociaż... ...85 amper, dajmy 100. Powinno już iść bardzo ładnie. O, teraz chcę, właśnie uzyskałem ten efekt, który chcę uzyskać, czy jestem w stanie przykleić elektrodę. Teraz nie ma rakforsa. Elektroda 3,2. Powinno być to widać. Teraz nie było funkcji Arc Force. Teraz wezmę jeszcze jedną elektrodę 3,2. I spróbuję wrzucić Arc Force na 50%. Zobaczymy. Nie chcesz przeciążyć sieci elektrycznej, bym dać więcej. Dobra, dajmy 60%, od 100 amper to nie będzie jakoś szczególnie jeszcze dużo. Powiem wam tak, jeszcze jedna rzecz. Ciepły materiał nie pomaga.
żeby to zaobserwować. Dobra, jak to da 3,2, ponad nominalny 100. Materiał dość gruby. Arc Force 60%. Arc Force był ustawiony na 60%. Mam nadzieję, że to tym razem będzie widać. Zaraz może słowo komentarza będzie. No cóż, okazuje się, że nie jest łatwo zarejestrować to zwiększanie, bardzo wyraźne zwiększanie prądu. Nawet spowodowane elektrodą 3,2, chociaż to już było widoczne. Dam jeszcze większy Arc Force, w zasadzie na max. Mam nadzieję, że nie dajmy no 70%. Nie mogę, bo przyciążę sieć UAF na 12 BAH. Tak zwana charakterystyka zmniejszy short arc. Tak. Arc Force 70%. UAF 12, dajmy 18 V. To już powinno być bardzo, bardzo wyraźne. Wyraźnie widać, jak spowarka zwiększa ten prąd. Czyli tak, klasyczny test. Najpierw wyłączę w ogóle ten Arc Force. Dobra, Arc Force wyłączony. Biorę elektrodę 3,2. No to jest bardzo ciekawe. Prawdopodobnie to jest kwestia miernika, że to po prostu to wszystko dzieje się za szybko, za dynamicznie, żeby to zarejestrować tym miernikiem. Bo powiedzmy ten miernik uśrednia, nie wiem, raz na parę sekund, co 30 sekundy jakoś tak pomiar. No dobra, spróbujemy, może teraz będzie widoczne to bardziej. Nie ma Arc Force. Teraz włączę Arc Force 70%. Zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że nie wystrzelą korki. 100, 170. Chociaż to nie jest 170 ampere chyba. No zobaczymy, dobra. Cześć, przed chwilą było bez Arc Force'a. Teraz jedziemy z Arc Force'em. Thank you.
O, ale zrobiłem gorącą bólę. Ok. Mam nadzieję, że tym razem coś już się zarejestrowało i to będzie chyba ostatnia próba. Najwyżej uznam pomiar za nieudany. Okay. Tym razem się udało. Niestety, żeby zaobserwować to na mierniku, musiałem troszeczkę podłubać w ustawieniach spawarki. To jest zmienić charakterystykę prądowo-napięciową na bardziej ostrą oraz podwyższyć napięcie UAF, żeby działanie funkcji Arc Force było bardzo widoczne na mierniku. Ok, zaobserwowaliście, to jest tak, a tak w ogóle to używałem spawarki Patton VDI 250P, która ma możliwość zmiany charakterystyki prądowo-napięciowej oraz napięcia Arc Force. Więc tutaj sobie troszeczkę pożłobiłem. Tak czuć trochę spalenizną. Zastanawiam się, kurczę, to tu, czy to ja, że tak powiem, się fajczę, bo że troszeczkę iskier leciało. Czy tu coś, że tak powiem, w okolicy zaczęło się dymić, ale no dymu nie widzę, więc jest chyba wszystko w porządku. Więc na tej ostatniej próbie powinniście bardzo wyraźnie widzieć, jak prąd skakał nawet do 150 chyba amperów, może nawet więcej. Więc to było czuć, że tak powiem, na jeziorku spawalniczym. Było bardzo to widoczne. No niestety nie mogę tego sfilmować, bo nie mam sprzętu, ale uwierzcie, Arc Force działa i to jest bardzo, bardzo przydatne. No cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się udowodnić, że coś takiego jak Arc Force jest w spawarce, działa. No niestety dysponuję tym, czym dysponuję. Kupiłem sobie kiedyś stary oscyloskop, mam gdzieś przekładnik prądowy, więc może w przyszłości uda mi się to zarejestrować, że tak powiem, na oscyloskopie, ale niestety przekładnik został, że tak powiem, gdzie indziej. I do sądu oscyloskopu też nie mam. No więc nic z tego nie będzie. Ok, czyli udało się. Także podsumowując, Arc Force fajna funkcja. Możecie spawać bardzo krótkim łukiem. Możecie uniknąć przyklejenia elektrody do spawanego materiału oraz uzyskać głębsze wtopienie. Teraz mi się właśnie przypomniało, co miałem ważnego do powiedzenia na temat jeszcze funkcji Arc Force. Otóż, proszę Państwa, nie zawsze Arc Force robi tam, że tak powiem, to, co byśmy chcieli. Jak pamiętacie, mam gdzieś na moim kanale serię filmów na temat walki z elektrodą ER246, czyli elektrodą 7014. Mam wrażenie, że tam miałem generalnie problem taki, że generalnie jak prowadziłem ściek, to szlaka bardzo łatwo mi wpływała na jeziorko. No i, że tak powiem, szukałem pomocy w internecie, no i wszyscy mówili, zwiększa Arc Force, więc go w zasadzie zwiększałem w nieskończoność, no i okazało się, że wcale nie jest łatwiej. Oczywiście dopracowałem tam jakieś te parametry, które pozwoliły mi to w miarę, że tak powiem, spawać. Ten Arc Force chyba był bardzo duży, bo 70%, spory prąd, zmiana charakterystyki prądowo-napięciowej na spawarce. I jakoś to się spawało. A w tym roku, no to było w tamtym roku, w tamtym sezonie, że tak powiem, urlopowym, a w tym roku zrobiłem coś takiego, a będę się uczył, że tak powiem, spawać bez niczego, bez wspomagaczy. No i wyłączałem właśnie te hot starty, Arc Force, no i, że tak powiem, garść elektrod wypaliłem, rutylowo-celulozowych. No i mówię, wezmę tą ER 146, 246, 7014.
No i nagle, kurczę, patrzę, no elektroda w zasadzie idzie jak marzenie, bez żadnych zmian w spawarce. I podejrzewam właśnie, że jeżeli jest ustawiony Arc Force i szczególnie na dość dużą wartość, ja podejrzewam, że tam zachodzi takie zjawisko, że to jeziorko jest coraz cieplejsze, ta szlaka nie chce tak łatwo, szybko zastygać i ona ma wtedy tendencję do właśnie zalewania jeziorka, jeżeli Arc Force jest duży. Bo tej szlaki się nagle zaczyna produkować sporo, ona nie, to jeziorko jest bardzo ciepłe, idziemy wolno, wtedy ta szlaka ma ochotę wpłynąć na jeziorko. Więc nie zawsze Arc Force, mam wrażenie, że robi same pozytywne rzeczy, czasami robi rzeczy negatywne, no ale też trzeba, że tak powiem, chyba dojść metodą prób i błędów, no, szczególnie jak spawamy w garażu. Nie mamy za bardzo doświadczenia, więc metoda prób i błędów jest dość dobrą metodą. Oczywiście zawsze można gdzieś tam w internecie poszukać pomocy. Okej, to tyle na razie. Cześć.